Jest w nas coś, czego nie możemy znieść od lat. Mogę Wam powiedzieć, że są osoby, które ból czy cierpienie noszą latami. I jest to nawet po około 15-20 lat, gdzie pamiętają coś, co byłoby jak wczoraj. Niedawno, bo wczoraj rozmawiałam z moim znajomym właśnie o tym, jak ludzie potrafią sami cierpieć, sami doprowadzają się do momentu, do takich emocji, gdzie blokuje się jego ciało energetyczne, blokuje się cała harmonia i powoduje różne choroby. Wracając do tematu, to jest przede wszystkim w nas cierpienie, którego nie chcemy puścić. Ale jeśli zgadzasz się ze mną, że wewnątrz ciebie jest wiele twoich takich niepotrzebnych zachowań albo niezrozumienia, albo przykładowo jesteś bardzo osobą upartą, nie chcesz odpuścić, to bardzo ciebie blokuje. Dlatego, że pierwszą rzeczą, jaką powinno się zrobić przy intencji, jest odpuszczenie, zrozumienie tego, że ja też nie jestem idealna, że ja mogłam też zawinić, że to tak naprawdę jest też moja wina. Pokażę tobie, z czym jest problem i chcesz się tego pozbyć. Może nie powiem na zawsze, ale na pewno na ten czas, bo za jakiś czas może do ciebie przyjść następne doświadczenie. Tego nikt ci nie zagwarantuje, bo te doświadczenia przychodzą do ciebie, do mnie, do różnych ludzi, ale będziesz umiał poradzić sobie z tym sam. Będziesz wiedział, co możesz zrobić, jak zareagować, jak stworzyć przestrzeń w sobie samym na to, żeby przejść to bardzo łagodnie. I życzę tobie, żeby twoje doświadczenia, te, które do ciebie przyjdą, były coraz bardziej przez ciebie rozumiane, zostawione, poczekane, miej cierpliwość, miej uwagę do siebie i po prostu stań się obserwatorem tego, co się dzieje w twoim życiu. A tak jak na dziś, to ja już kończę, ponieważ lecę do pracy. Był to taki dosyć krótki filmik. Dziś nie jest mój dzień na nagrywanie, ale w przerwie chciałam po prostu Wam powiedzieć o intencji, która jest bardzo ważna w naszym życiu, ponieważ rodzimy się, żyjemy, umieramy i jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, ale doświadczać serca, być dobrymi ludźmi i to jest najpiękniejsze, co możemy dla siebie zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca terapii ciała i duszy i zapraszam.